Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawiam 10. mistrza świata w szachach, Borys Spassky. Pewnie wszyscy kojarzą tego człowieka, szachistę, który grał mecze o mistrzostwo świata z Robertem Fischerem. Był to radziecki arcymistrz, który był potem Francuzem, potem znowu wrócił do Rosji i tak dalej. Można sobie poczytać historię oczywiście w internecie, w książkach. Moi drodzy, jego przeciwnikiem w tej partii był Yasser Seirawan, Seirawan bodajże się czyta, amerykański szachista. No i przejdźmy, moi drodzy, do tej partii. Partia z 1982 roku. Tutaj Borys Spassky rozpoczął ruchem e4, c6, odpowiedział przeciwnik, d4, d5. Moi drodzy, mamy obronę karoka. Kwestia tylko jeszcze, jaki wariant tutaj wybiorą białe. Białymi można zrobić wariant wymienny, można zagrać skoczkiem na c3, skoczek d2. Hulaj dusza, piekła nie ma, do wyboru dużo rzeczy. Tutaj poszło e5, no i goniec na f5, sprawa normalna. Ten goniec musi zagrać na f5, żeby grać aktywnie. Nie można zrobić czegoś takiego jak na przykład e6, bo zamykamy gońca. Też taką ciekawą alternatywą jest zagranie c5, ale to już inna historia, inne warianty. Goniec f5 i tutaj posunięcie h4. Sprytne zagranie, gdyż na przykład jakbyśmy teraz się pokusili o posunięcie e6, no to mamy ruch g4, goniec na przykład na e4, f3, goniec wraca na g6 i h5 po gońcu. Tracimy gońca, nieraz mi się zdarzyło, że w ten sposób czarne grały. Tutaj trzeba zareagować prawidłowo, czyli od razu zagrać h5, aby przytrzymać punkt g4 i w razie czego goniec ma furtkę do ucieczki. Nastąpił ruch c4. Ok, tak się gra. Białe prowokują do wybicia, żeby goniec wyszedł z tempem. Na c4 stałby wyśmienicie. Za cenę też tutaj takiej luki na d5, no ale to też jest inna historia. Co jest ciekawe, teraz czarne zagrały posunięcie bardzo zaskakujące dla mnie. Myślę, że ten ruch do najlepszych nie należy, ale już pokazuje to posunięcie. Uwaga, mianowicie goniec wybił na B1 skoczka. Zagranie no słabe, bo na logikę sobie weźmy taką rzecz, że goniec zrobił posunięcie na F5, czyli poruszył się raz i drugi raz wybił skoczka. Dwa posunięcia wykonał goniec, wybijając skoczka, który nie poruszył się ani razu. No, gdzie w tym sens i logika? Nie wiem. W niektórych sytuacjach takie rzeczy się zdarzają, jeśli chodzi o strategię, no ale ten ruch nie jest najlepszy. Wydaje się, że jest dobry, bo jak na przykład wieża bije na B1, no to hetman może zagrać na A5 z szachem. No właśnie. Niestety ten pomysł na zdobycie pionka nie jest najlepszy, nawet bardzo zły, gdyż jest proste zagranie goniec D2 i jeżeli hetman by wybił tego pionka, no to moi drodzy, tutaj mamy piekielnie silny ruch, który trzeba zagrać. Bardzo dobre posunięcie. Tutaj oczywiście można też spróbować na przykład zagrać taką fajną rzecz, mianowicie wieża H3 z groźbą wieża na A3 ze zdobyciem hetmana. Jeżeli wieża A3 i E6 i goniec by bronił tego pola, to mamy ruch C5 i chyba nieuniknione jest zagranie wieżą A3. Także, ale też ciekawe zagranie byłoby na przykład zagraniem E6. Bardzo standardowy ruch, warto o takim posunięciu pamiętać, jeżeli ktoś gra obronę karokana, zamkniętą obronę białymi, to taki ruch jest standardowy. Tu po wybiciu goniec D3 się kłania i grozi zagranie na G6, no, z deroszadą króla i na prosty rozwój, skoczek F3, wchodzimy na E5, hetman tu nie ma co robić, cena, pionki tu są nieistotne, nawet jeśli tutaj pionek zbije na C4, kompletnie przegrana pozycja. No ale jak już wspomniałem, ten ruch wieża H3 też ciekawy. Dużo dobrych opcji. W każdym razie tutaj hetman się raczej nie powinien pojawić. No i właśnie po wybiciu wieżą na B1 nastąpiło E6. No dobrze, tylko że białe mają teraz bardzo dużo przestrzeni i parę gońców przede wszystkim. Ten goniec białopolowy to jest ważniejsza figura. Goniec nie ma oponenta, z którym by walczył tutaj. Często też goniec właśnie się wymienia, goniec F1 się często wymienia za gońca C8. No w tym wypadku jest inaczej. Po tym ruchu E6 Spassky zagrywa A3. Zauważmy, że Spassky oprócz zagrania jedną wieżą zagrywa samymi pionkami na ten moment. Na ten ruch nie jest po to, żeby bronić tutaj tego pionka na A2 po hetmanie, tylko żeby goniec nie dał szacha. Ograniczamy gońca czarnopolowego. Poza tym taki ruch B4 też się zawsze przyda w przyszłości. To jest takie standardowe zagranie.
Skoczek d7, przepraszam, miałem tutaj na myśli coś innego. Skoczek d7 zagrały czarne. Skoczek na f3, posunięcie g6. No dobra, taki ruch też się gra. Ale tutaj goniec skakuje od razu na g5 z tempem i goniec na e7 z próbą wymiany. Czarne mają taki prosty plan. Chcą wymienić fajnie gońca i w zamkniętej pozycji trzymają sobie dwa skoczki, co wydaje się logiczne, gdyż skoczki w zamkniętej pozycji czują się dobrze, lepiej nawet bym powiedział, niż w otwartej pozycji. No ale Spaski nie zamierza tutaj wymieniać tak prosto gońców. Zawsze ten skoczek może tutaj wybić. W razie czego, jeżeli goniec wymieni, a postanawia najpierw tutaj wybić, poczekać na reakcję, którym pionkiem zbić, czy tym pionkiem, czy tym. No, bicie pionkiem z E, no niestety do najlepszych by nie należało, tutaj są opcje na przełom w przyszłości, więc nie jest to dobry wybór, trzeba bić niestety tym pionkiem z C. No i tutaj proste zagranie, normalne, goniec na D3. Moi drodzy, wieża C8 ze strony czarnych, no i kulturalna roszada. No po prostu pozycja, myślę, że białych bardzo przyjemna, aczkolwiek czarne też pewnie są poniekąd zadowolone. No ale teraz, jeżeli ktoś lubi grać defensywnie oczywiście, teraz czarne zagrywają posunięcie, no właśnie, no jakie posunięcie zagrać? No roszady zrobić nie można, skoczek H6 ewentualnie, z jakąś opcją skoczek F5, ale to może grozić bicie. No i tutaj król F8, no taki ruch, powiedzmy, roszada na raty, jakby to inaczej nazwać. Nie najlepszy raczej. Ciężko powiedzieć, co zagrać lepiej. No ale poszło jak poszło. Nie jest to jeszcze oczywiście przegrana czarnych, absolutnie. Jeszcze dużo gry. No Spaski podpisuje się teraz fajnym zrozumieniem szachów, gdyż wymienia figurę, która jest najbardziej aktywna w tym momencie. Jest to wieża C8. Znaczy, ona tutaj krzywdy nie robi, bo ona nigdzie nie wchodzi, ale wieża B1 też nie gra dobrze. Zobaczcie, wieża C1 z opcją wymiany. Tutaj czarne wybijają tą wieżę. Może czarne myślą sobie w ten sposób, no gram z Borysem Spaskim, w tym wypadku byłym mistrzem świata, no i tutaj po prostu chcę, czy z mistrzem świata nawet aktualnym. No w każdym razie z mistrzem świata, tak może się umówmy. No i może remis? Może jakiś remis? Nie, 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 moi drodzy, jak gramy na remis, to często przegrywamy. Król G7. Król G7 i hetman na F4. Bardzo ładne zagranie. Zauważcie, że czarne nie mają żadnej kontry na skrzydle. Tutaj pionki się ładnie zawsze będą bronić. A dzieje się akcja tutaj. Tu się dzieje akcja, tutaj trzymamy fajnie tego gońca. Skoczek zawsze wybija. No po prostu... białe figury, zauważcie, idą na króla, tak? Białe figury po prostu idą na króla. Może być niebezpiecznie. Goniec wybił. No i skoczek wybił. No teraz pojawia się prosty strzał na F7. No ale jest skoczek H6, który tego broni. Skoczek z D7 broni na F6. Tu się wszystko generalnie broni. Ale jest wieża C1. Wykorzystujemy fakt wolnej linii. Bardzo ładny ruch. Hetman B6. No i moi drodzy, hetman B6, no chce wzbić pionka, no to gramy B4. Żadnej kontry nie ma też dlatego, że na przykład po A5 tutaj fajnie gramy B5 i wszystko jest przytrzymane. W tym momencie wieża zagrała na E8, no coś grać trzeba. Taki ruch, na przykład skoczek F5 też by się narzucał, ale słuchajcie, to się chyba wiąże z biciem po prostu i zepsuciem struktury pionków. Zawsze jakieś przełomy idą przez E6, można... W zależności, jak skoczek zagra tutaj, w zależności czym odbiją czarne, bo na przykład jak tym pionkiem odbijemy, to ten pionek będzie słaby do wzięcia. Jak odbijemy tym, to właśnie takie przełomy E6 są możliwe. No cóż, ale jeszcze skoczek tu nie zagrał. Wieża zagrała na C3. Bardzo ładne posunięcie, gdyż wieża kontroluje cały czas tą wolną linię, a plany są przerzutu tutaj. Może nie na G3, może na F3, może na G3. Chodzi o to, żeby po prostu atakować króla z tej strony. Wieża E7 zagrały czarne. No cóż, tutaj dzięki temu wieża biała ma opcję wejścia na C8, tak też się dzieje. No i niestety ta wieża E7 nie był najlepszym posunięciem. Ta wieża na E8 wyglądała trochę lepiej, ale też powiem wam w ten sposób, jak przeciwnik nas troszeczkę, że tak powiem, ciśnie i mamy pozycję nieco zamkniętą, to się naprawdę gra trudno w szachy, więc nie trudno o błąd. W tym momencie skoczek poruszył się na G8. No i moi drodzy, tutaj popisujemy się teraz, zadanie dla was, jak grać dalej w tej pozycji, jak próbować tą pozycję rozwalać. Można zatrzymać sobie film i poszukać planów dla białych. No ja już pokazuję, białe zagrały G4. Bardzo ładny ruch, standardowy, rozbijamy to królestwo. Nie ma wyjścia, trzeba te pionki rozbić. Tutaj czarne wybiły, no ale pytanie, czy bijemy tutaj z powrotem hetmanem? Bo jakbyśmy wybili, to skoczek z powrotem wchodzi. No nie, moi drodzy, piękne zagranie. H5. Niesamowity ruch.
który tak naprawdę rozbija całą obronę czarnych. Może na pierwszy rzut oka tego jeszcze nie widać, ale sprawdźmy sobie, co by było po wybiciu. Tak wparcie nie nastąpiło, ale co by było gdyby? Oczywiście po tym posunięciu jest pewnego rodzaju fajne zagranie. Tu już jest totalnie przegrana czarnych. Ta wieża robi niesamowitą robotę. Goniec również. Zresztą i skoczek bierze udział w akcji i hetman, jakby nie było. Można sobie zatrzymać film, poszukać kombinacji. Ja już pokazuję. Mianowicie skoczek bije na H7. To jest jeden z ruchów, który można wykonać w tej sytuacji. No, jeżeli będzie po prostu bicie na F7, no to mamy tutaj hetmana na G5, król H8 i dajemy mata hetmanem lub wieżą bez znaczenia. Ładnie by to wyglądało, zakończenie partii byłoby naprawdę bardzo ładne. No ale na szczęście czarne nie biją tutaj, chociaż pozycję mają bardzo trudną i czarne zagrywają posunięcie F5. Jest w szachach coś takiego jak bicie w przelocie, oczywiście wszyscy je znamy. Pionek wybija to bez wahania i skoczek z D6 na F6. No moi drodzy, z D7 na F6, przepraszam. Moi drodzy, i teraz z paski. Kolejny raz zagrywa w taki sposób, pokazując swoją totalną dominację w tej pozycji. Tu pionki nie mają znaczenia, chodzi o ciśnięcie przeciwnika. Moi drodzy, hetman E5. Stwarzamy groźbę, stwarzamy związania, stwarzamy niebezpieczne sytuacje. Tutaj grozi na przykład już bicie na G8 ze zdobyciem dwóch skoczków za wieżę i dalej mamy świetny atak na króla. Królowi jest po prostu ciasno. Taki ruch G3 został zagrany. To już taka. No, rozpacz bym powiedział, bo nie ma za bardzo tutaj innych posunięć. Na przykład, jakby pionek wybił na H5, moi drodzy, to mamy takie dosyć ciekawe zagranie również. Mianowicie skoczek H7. Zobaczcie, jak skoczek ładnie podważa tego skoczka na F6. No i powiedzmy, po zagraniu, no tutaj też grozi takie zagranie, prawda? Trzeba uważać, wieżę F7 za bardzo nie można, bo jest jeszcze ciaśniej. Powiedzmy, po wieża D7, to już takie gdybanie. Możemy tutaj wybić na G8, król G8, skoczek zbija na F6. Zobaczcie, z widełkami. No jest totalna rozsypka, nawet jakbyśmy wieży nie zdobywali. W każdym razie, w tej sytuacji tutaj czarne zagrały G3. No i moi drodzy, co zagrać dalej? Otóż wieża właśnie wybija na G8, król wybija na G8, hetman F6, pionek wybija na F2. I teraz, żeby było ciekawie, król nie wybija pionka, tylko zagrywa na G2. To takie jest też arcymistrzowskie popisywanie się, aczkolwiek z drugiej strony, dlaczego białe nie wzięły tego piona? Nie ma to ogromnego znaczenia tak naprawdę. Może jakiś tam hetman D8 z próbą wymiany hetmanów, co też jest przegraną. W każdym razie tutaj jak dorobimy hetmana, to król może wybić i wychodzi na to samo, no ale król po prostu nie zbił. Taka ciekawostka. Pionek jest totalnie niegroźny. Niby jedno pole do przemiany, ale nic się w tej sytuacji nie dzieje złego. Hetman zagrał na C7, moi drodzy. Tutaj poszło wybicie na G6, król F8. No nie ma kompletnie co grać, król F6. W tej pozycji się tutaj czarne poddały, ale sprawdźmy, co by było, gdyby oczywiście. Jeżeli wieża F7, no to mamy skoczek E6, jest w zasadzie po zawodach. No, król G8, tutaj mamy szacha, król H8, bijemy tutaj tego hetmana. Jeżeli po tym posunięciu król na przykład poruszyłby się na E8, no to jest goniec B5, król D8, szach, wieża z matem na E8. Moi drodzy, partia wygląda dosyć lajtowo, ale wierzcie mi, że to nie jest takie proste grać partię. Analiza wykazuje już wielką, że tak powiem, łatwość w grze dla białych. No, jedna z partii 10. Mistrza Świata za nami. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej.